Siemanko, z tej strony Lambas. W dzisiejszym odcinku pojadę zawieźć pszenicę, myślę, na tej przyczepie. Już w miejsce, w którym będę chciał hodować świnie. Pszenica będzie potrzebna właśnie do tego. No jeszcze prócz pszenicy to także kukurydza, no ale to już poza odcinkiem sobie zawiozę sam. No, jak widzicie, trochę kasy mi przybyło na koncie, bo no na tym polu, które wam pokazywałem, stał kombajn, no to praktycznie już skończyłem to pole jęczmienia, więc no praktycznie no niedużo, jedna może piąta tego pola mi została, żeby je zakończyć w ogóle całkiem. No i sprzedawałem na bieżąco, no żeby uzbierać, kurde, no przydałby mi się jeszcze jeden ciągnik na pewno, przydałaby mi się prasa i kurde, nie wiem. Nie wiem, co pierwsze kupić, kurde. No, ciężki wybór, jak się nie ma wystarczająco dużo pieniędzy. No, ale coś trzeba. Powoli. Powoli, powoli. Coś trzeba. Kurde, bo też... no, słoma by mi się przydała, nie? Do tych świń, kurde. Ale znowu, jak będę miał sprasowaną tę słomę, to będę potrzebował też maszyny do rozdrabniania i żeby można było ich pościelić tym świniom. Więc trochę to będzie kosztować. Kurde, i tak się zastanawiam, czy samozbierającej nie kupić. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie. To mi się wydaje, by było tańsze jak na początek. No ale... no, parę się nie mieści, ile tych przyczep samozbierających słomy by było, kurde, z takiego wielkiego pola. Masakra. No. Tu krowy, może kiedyś się zajmę krowami, jeszcze nie wiem. Na razie chcę świnić. Jeszcze nigdy w żadnym farmingu nie zajmowałem się świnimi, więc no chcę spróbować. No jest kawałek drogi od tej głównej siedziby, ale no w przyszłości na pewno tam jakiś ciągnik zostawię. No jeden mi się wydaje, że wystarczy. Choćby do podpinania przyczepy i podjeżdżania pod koryta. Nie wiem, jak z obornikiem, czy też coś mi się tutaj by nie przydało. Na pewno. Też będę musiał o tym myśleć. No jest, kurde, dużo, strasznie dużo wydatków. No i będzie trudno. Będzie na pewno trudno. Ale łatwiej niż na sosnówce. No i jakoś przyjemniej mi się gra. Nie jest taka ponura ta mapa. Dobra. Wsiądziemy, otworzymy bramę. O. I tutaj będziemy właśnie trzymać nasze świnie. No, tak się zastanawiam, gdzie by tą, gdzieś pod dachem zostawię może. O, tu jest wiata jakaś. Też nie będę przechowywał tutaj dużo zboża. O, żeby nie zawilgotniało.
No i przejdziemy się, obejrzymy te obory, jak to wygląda, tą chlewnię. No, jest dosyć. Tu zapewne jest to samo. No, można będzie tutaj naprawdę dużo tych świń trzymać. Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz, w sumie dwie. Gdzie ja mogę napełniać? Gdzie mogę pobierać wodę? Bo to, jak kumam, to jest silos na gnojowicę i to ten silos także na gnojowicę. A gdzie ja mógłbym pobierać wodę dla tych właśnie zwierząt? To mnie kurczę ciekawi. Też zastanawiam się, gdzie jest obornik stały. Podejrzewam, że tutaj. Raczej na pewno tutaj. Tu jest jakaś wieża, być może ciśnieniowa, być może cholera. Być może tu wodę? Nie wiem. Muszę jeszcze jakoś sam poszukać tego, bo teraz to by zeszło. No chyba, że jak ktoś grał na tej mapie, to może podpowiedzieć, gdzie taką wodę mogę sobie napełnić. A jeszcze nawet na tej głównej, na tej, w tej siedzibie głównej nie sprawdzałem. A właśnie, jeszcze muszę beczkę też kupić do wody. No kurde, jest tego. Tu jakoś stoi, nie wiem, kurczę, gdzie. Nieważne. Posprawdzam. Poza odcinkiem. Ten ciągnik w sumie. Chociaż kurde, tam chyba będzie mi jeszcze potrzebny. Aj, nie wiem. Wrócimy. Będzie mi potrzebny. Póki co nie mam na razie pieniędzy, żeby kupić sobie jeszcze jeden, więc. Dobra, wracamy. Wracamy i tak myślę, co bym teraz chciał zrobić. Tam wszystko już wywiozłem. Jedynie zostało co zebrać. A może sobie jeszcze tutaj. Chociaż nie. Nie, jeszcze jest za wcześnie. Tamta przyczepa i tak nie była mi potrzebna, więc ją zostawiłem, niech sobie stoi. Kurde, myślałem, że wcześniej te świnie będę mógł kupić, ale to widzę, że no za biednie jeszcze jest w portfelu, żeby coś takiego zrobić. Muszę, kurde, wszystko sprzedawać na skupy. Pewnie dopiero następny rok jakieś tam świnie kupię, jak uzbieram hajsu więcej. Nie wiem, myślę, że kurde, z koło bańki będę potrzebował, a ja dopiero mam prawie niecałe 200 tysięcy. Ojej, zejdzie się. Może nawet nie za rok, a za dwa. No zobaczymy, kurde. Na razie tymi burakami się nie chcę zajmować. Później na pewno. No, ale póki co to chcę ogarnąć. Może na tych świniach zacznie się zarabiać. Lepiej coś jak na zbożu. Bo na tym zbożu to tak, jak widzicie, no tak sobie. To tutaj mówiłem, o właśnie tam widać to pole tego jęczmienia. To już widzieliście w ostatnim odcinku. Całość tego rzepaku sprzedałem. No i praktycznie całość z tego jęczmienia i jeszcze kukurydzy trochę sprzedałem. No jak widzicie, kurde, jest niecałe 200 tysięcy. Także no nie będzie łatwo. Nie chcę sobie już dobierać kredytu, bo jeszcze mógłbym chyba
stówę, 100 tysięcy wziąć, ale to i tak mi nic nie da. Tak mam do spłacenia jeszcze. No, to będzie chyba... Nie no, to odpada, nie będę brał kredytu. Nie. Muszę sobie tak poradzić. No i będzie mi tu teraz przechodził przez... Gdzie masz pasy, koleś? No zresztą na wsi to... Kto tam patrzy na pasy, zresztą... Jak zobaczymy na wsi pasy, no to... To jest dobrze, nie? Przyjedź? Nie, tam nie jadę. Tam nie potrzebuję. Na razie tego ciągnika nie będę używał. Już tam tak niewiele zostało tego zboża, że wydaje mi się, że już podjadę tym dużym ciągnikiem z tamtą przyczepą pod kombajn bezpośrednio. Nie będę już samozbierającej. Kurde. No. Tej przesypowej używał. No. Także plany takie mam. Tu mnie zastanawia, bo jeszcze nie sprawdzałem, co tutaj jest. O kurde. Tu jakaś strasznie duża hala. A na co ona? Czort wie, te drzwi też się otwierają? Nie. Nie wiem. Nie wiem. Pewnie tam ta druga jest taka sama. Tak? No jasne, że taka sama. Właśnie tą wodę może tu? Może gdzieś tutaj się napełnia. Dobra, mniejsza z tym. Co tu jeszcze? Niby mam do buraków jakiś tam kombajn mały, ale pola ile tu kosztują? Jeju. Ja sobie sprawdzałem, ile kosztuje. Nie pamiętam już, które. To ponad... No prawie 3 miliony. Prawie 3 miliony. Więc no dosyć sporo. Tu sklep? Nie. O, tam jest jeszcze jakaś beczka. No nie wiem, ja sobie tutaj jak kupię już no tą beczkę do wody, to sobie posprawdzam. Czy gdzieś się da w ogóle napełnić tutaj? Może tam? Tu też jest taka wieża. Właśnie, no tu też jest taka wieża. Możliwe, że z tej wieży da się. Tutaj jeszcze jakaś beczka. No tych beczek jest od cholery tutaj. Tu chyba tankujemy, tak. Tu jest benzyna, ropa. No dobra. Nieważne, ja sobie już poszukam sam. Także w tym odcinku tyle. Do usłyszonka następnym razem.